Nie ma. Powiem szczerze, nie ma chętnego z biura pracy, że ktoś przyszedł i pracować. Ja nie ustawię paru pracownika z urzędu gminy, że pilnował pracownika fizycznego. Wiem, że ten nadzór musi być, ale ilu mamy pracowników w urzędzie? Pani Ewa, pani Makowska w jednym biurze, jedna na urlopie i dwa, a tam petenci też przychodzą. Wiem, że dojeżdża od czasu do czasu. Powiem otwarcie, jest bardzo duży problem, że i kogoś zatrudnić z biura pracy na te roboty publiczne. Pani, można by było na przykład wziąć ludzi, którzy zalegają z podatkiem i na zasadzie... Ja bym chętnie to zrobił, bo na te... I teraz, no nie, ale tak to zależy, że będzie jeszcze więcej. Nawet tych co pokrają różne tam... też powinny coś robić, a nie tego. I jest problem, naprawdę. To, co pracownicy... Pamiętam, jechałem kiedyś drogą, gdzie mieli gałęzie przy drodze wycinać. Samochodem jadłem i sobie poczyczałem, że nogi na drogę wysunięte. No tak powinno być. No nie jest w stanie człowiek upilnować wszystkich. Ale sami też im trochę coś zwróćcie uwagę. Powiem następne, odnośnie przy tych sklepach przytych. Właściciele, pan mam tu na myśli GS czy coś tego, było to posadzone. Czy ktoś oprócz gminy tam im duszy, tak samo mają swoich pracowników, którzy w Ostrowicy po placu, w którym ich tamtym chodzi. Czy co by się stało, aby prezes raz w tygodniu przysłał pracownika, żeby przed swoim sklepem posprzątać, czy zgłosić się dalej? Nie ma czegoś takiego. Ale to czy...